Dwie minuty po godzinie 10 na program. Witamy w klubie. Zapraszam Marcin Darciński. Witam Was serdecznie. Nietypowa pora dla nas wszystkich, ale sytuacja wyjątkowa. Doskonale wiecie, że drużyna wróciła bardzo późnym wieczorem, w nocy, z soboty na niedzielę, właściwie z Turcji. Sporo obowiązków od razu, dzisiaj, od rana, także obowiązków trenera. Stąd wczoraj poinformowaliśmy Was, że ten dzisiejszy program odrobinę później, nie o 9.15, jak do tego jesteśmy wszyscy i Wy przyzwyczajeni. Ale o godzinie 10, ale najważniejsze, że jesteśmy już w komplecie, witam serdecznie po dwóch tygodniach przerwy na Turcję, a w naszym przypadku to trzy tygodnie. Tak. tak, przez moje problemy zdrowotne, więc dawno nie miałem okazji, Janusz, ciebie gościć w tym studiu. Tym bardziej sympatycznie mi dzisiaj miło, że jesteśmy razem tutaj ponownie przy mikrofonach. Świetnie, że wróciłeś do zdrowia i że jesteś znowu z nami. A, dziękuję. <słuchaj>, Słuchaj, ale tematem głównym jednak będzie to, co z drużyną, a nie nasze, nie nasze różnego rodzaju przygody zdrowotne. Ważne, że w Turcji drużyna była naprawdę zdrowa, mieliście dobre warunki i tutaj nie chcę, nie chcę mówić za ciebie, mnie nie było na miejscu. Miejscu. Jak byś już na spokojnie ocenił to zgrupowanie, te dwa tygodnie przepracowane w tureckim klimacie w Alanii? Przede wszystkim jak decydowaliśmy się na ten termin to chcieliśmy, żeby ten termin kończył się właśnie tydzień przed rozpoczęciem Ligi i żebyśmy mogli po powrocie wrócić na naturalne boiska, żeby nie musieć wracać na boisko sztuczne. To nam się udało, na szczęście wszyscy cali, zdrowi wrócili do Polski. Nie obyło się bez mniejszych, jakichś drobniejszych rzeczy, ale to jest naturalne, że kiedy trenuje się ciężko, a tam ten pierwszy moment, ten pierwszy okres jeszcze był ciężki, dopiero później zeszliśmy z obciążeń. To zawodnicy, niektórzy odczuwali jakieś tam drobne rzeczy, ale praktycznie nikt nie wypadł z jakiegoś tam treningu poza Adamem, który, który nam wypadł na, na większą część tego okresu ze względu na, 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 na uraz. Pożyteczny, bardzo pożyteczny taki wyjazd, dlatego że można pewne rzeczy, które nie zrobimy, na przykład na boisku tutaj przy temperaturze minus 2 wietrze i deszczu czy śniegu tam można zawsze pewne rzeczy zrobić, żeby nawet zatrzymać czasem jakąś rzecz, czy ćwiczenie, czy przećwiczyć staje fragment, przy którym też zawodnicy no, przez moment jakby stoją w bezruchu, więc. Więc to też te, to był okres, żeby właśnie w ten sposób potrenować. No i też, żeby płynnie przejść z tej sztucznej Murawy na naturalną i to też nam się udało, że e, mówię poza drobnostkami, to, to nikt nie wypadł nam na dłuższy okres. E, powiedziałeś tutaj oczywiście o Murawie, kiedy rozmawialiśmy też prywatnie, kiedy Kuba nam opowiadał w radiu e, o warunkach, w jakim przyszło wam trenować w Turcji. E, Początkowo zdziwienie troszkę pogodą, bo rzeczywiście chyba pierwszy jeden dzień czy półtora dnia mhm. to deszcz i takie warunki raczej mało, mało optymistyczne, ale potem to wszystko się zmieniło. Mhm. No i to o czym wspominałeś także, że no pojechaliście już tak naprawdę dość późno jak na te zgrupowania polskich klubów w Turcji. No w ogóle nie tylko polskich klubów, stąd też mówiłeś też o tym i Kuba też o tym wspominał, że te boiska trawiaste, owszem, fajne, ale nie idealne. Przede wszystkim, dlaczego ten termin już mówiłem wielokrotnie i powtórzę, dlatego, że gdybyśmy mieli naturalną murawę podgrzewaną i moglibyśmy wrócić spokojnie, można by to było o tydzień przyspieszyć i polecielibyśmy tam zdecydowanie wcześniej. Jeśli chodzi o to, że nie mamy takiej murawy jeszcze, mam nadzieję, że to w przyszłości się zmieni i będziemy mogli z takiej murawy korzystać, wtedy mógłby ten termin być troszeczkę wcześniejszy, przynajmniej o ten tydzień. Jeśli chodzi o murawy. To myślę, że tam pogoda zrobiła swoje i w styczniu temperatury zamiast po 12-15 stopni były 1-2 stopnie. Śnieg padał. Jak tam pojechaliśmy, to pierwszy raz powiedziano, że na wierzchołkach te góry, które otaczały boiska, na których trenowaliśmy, pierwszy raz chyba od 27 lat jest śnieg, więc to też powodowało, że niestety, ale Pogoda, pogoda spowodowała spustoszenia na boiskach i to nie tylko chodzi o, o nasze boiska, ale również po wiele pozostałych boisk, także wiele klubów walczyło, jeśli chodzi o, 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 tą, o tą murawę. Natomiast też nie, ja nie jestem z tych osób, które, które będą narzekać, bo po prostu wiedzieliśmy też, jaka była pogoda, jak to wszystko wyglądało. Można było trenować to, co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Oczywiście, że zawsze jesteśmy osobami, które zwracają uwagę na te szczegóły i żeby to boisko było jak najlepsze, bo potrzebujemy, nasz zespół potrzebuje po prostu najlepiej perfekcyjnego boiska, żeby ta piłka rzeczywiście kulała się od nogi do nogi. Natomiast no to już jest za nami Najważniejsze, że, że wróciliśmy cali To co chcieliśmy zrobić, tak naprawdę pogoda nam nie przeszkodziła Bo pierwszy dzień rzeczywiście lało Bo to nie padało, tylko lało Ściana deszczu była, jak jechaliśmy autobusem że momentami 40 na godzinę można było jechać. Ta podróż też nam się wydłużyła, następnego dnia też padało przez cały dzień, natomiast później do ostatniego dnia było słonecznie, i dopiero w ostatni dzień się zachmurzyło, ale nie spadła kropla deszczu, więc, więc mogliśmy zrobić to co, to, co zaplanowaliśmy. Nie musieliśmy odwoływać żadnego treningu. Trzy mecze sparingowe rozegrane w Turcji, od początku taki był plan, w tym ten jeden dzień, miniona sobota, kiedy rozegrywaliście dwa mecze najpierw z Ukraińcami, później z Gruzinami, podzieliłeś tam zespoły, mhm. podobnie jak w Polsce zresztą w tym okresie wczesno-zimowym, na dwie różne zupełnie jedenastki. No, jeszcze tam podzieliliśmy naszym zdaniem na w miarę, w miarę równe, równe te jedenastki. Równe, to się dało tak, zauważyć. Tak. Nie wiem, bo nie, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, który z zespołów będzie mocniejszy. Podejrzewaliśmy, że jednak Gruzini, natomiast no, w praniu się okazało, że Ci Ukraińcy zupełnie nie że Ukraińcy grali. Też nieźle sobie radzili. Także tylko to jest taki zespół, jak wcześniej się dowiedzieliśmy, który ma bardzo dużo pieniędzy, ma duże aspiracje i, i, i chce no, no, pnie tam się w, w tej hierarchii, gdzieś, gdzieś, żeby znaleźć się w tej ukraińskiej ekstraklasie. Na zakończenie mecz, co do którego nie było wątpliwości, że to będzie najpoważniejszy sprawdzian, z wyjątkiem meczu z Unionem Berlin, gdzie też przyszło nam się mierzyć no, z czołową ekipą Bundesligi, tutaj z silnym, bardzo solidnym zespołem z Ukrainy. Jak oceniasz to spotkanie? No tutaj chciałbym usłyszeć w miarę możliwości ciut więcej, no bo jestem dokładnie w tej samej sytuacji co wy wszyscy. No nie widzieliśmy tego meczu, taka była decyzja dla mnie w pełni, w pełni jasna, w pełni zrozumiała, więc. Tutaj no, nie było żadnego przecieku informacji. Wiemy tylko, jakim wynikiem mecz się zakończył. Mhm. Kto strzelił bramkę dla drużyny z Ukrainy. Więc poprosimy o taką Twoją ocenę, czysto mhm. trenerską, bez wchodzenia oczywiście w te mhm. wszystkie niuanse, szczegóły techniczno-taktyczne. Chcieliśmy tydzień przed meczem z Arką zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem i od początku takie było nasze tutaj postanowienie, jeśli chodzi o sztab. Mnie też zależy zawsze, żeby już tydzień przed ligą. Jednak grać z kimś mocnym, żeby już zawodnik wprowadził się w ten stan takiego emocjonalnego napięcia, bo jednak te mecze ligowe wzbudzają to, to dodatkowe, ten smaczek, a takie mecze jak z Unionem, czy taki mecz jak teraz był z, z Ukraińcami, to na pewno no, to są mecze, które już powodują takie, takie, taki dodatkowy zastrzyk energii i i powodują, że, że jeszcze te, 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 to skupienie jest większe, dlatego, e, dlatego ten sparring partner akurat na sam koniec. E, widać było w tym zespole sporo jakości, i szczególnie jak w drugiej połowie zespół pojawił się na boisku, to widać było, że tam kilku zmienników, którzy, którzy zmienili mm, swoją drużynę, pokazywało jakość. Zagraliśmy już na dobrym poziomie i. I co do reszty, to nie chcę, nie chcę mówić, bo po to nie, nie ujawnialiśmy żadnych informacji, niech przeciwni się teraz martwi, niech zdobywa informacje w jakim ustawieniu graliśmy. Mają do wyboru trzy, więc, więc mogą, mogą sobie wybrać, nie, nie ma co ułatwiać, to już niech, niech będzie ich rola. Arka zresztą postąpiła bardzo podobnie, bo w meczu z Chojniczanką, no też to było spotkanie tajne przez poufne, trener Ryszard Tarasiewicz też nie chciał, nie chciał niczego ujawnić, aczkolwiek no, grali w Polsce i no, nie, nie uniknęli jakiegoś tam przecieku, no, ale to już jakby nie, nie nasz problem, nastąpi ten test już w najbliższy piątek, no to zanim przejdziemy do pytania od naszych słuchaczy, kibiców, no jak już czujesz, jest już ta adrenalina przedmeczowa, cztery dni tak naprawdę nam pozostały do spotkania z Arką. Ja już, ja już czuję, bo no nie ma co ukrywać. Ten okres zimowy jest długi, jak na polskie warunki bardzo długi. Po to pierwszoligowe kluby mają murawy podgrzewane, żeby można było rzeczywiście trochę wcześniej zaczynać i uważam, że tak powinno być. Natomiast no jest ten okres taki, jaki jest. Trzeba go solidnie, dobrze przepracować zrobić swoją robotę i. I wrócić, dlatego ja się już nie mogę doczekać, jeśli chodzi o to spotkanie, bo jak jeszcze usłyszeliśmy na zgrupowaniu, a spodziewaliśmy się tego, no ale to zawsze jest taka niewiadoma, że jednak wszystkie karnety zostały sprzedane, więc, więc tym bardziej duża radość, że znowu w komplecie wszyscy pojawią się w piątkowym meczu i, i, i będziemy się znowu widzieć. No tak, reklamy karnetów już dzisiaj nie usłyszycie w programie. Kampania karnetowa dobiegła końca, natomiast bardzo ważna informacja, dziś od godziny 12 rozpoczynają się zapisy dla posiadaczy karnetów na piątkowe spotkanie z Arką Gdynia, więc tu przy okazji jeszcze też o tym przypominam. Dziś punktualnie w samo południe rozpoczynamy zapisy dla karnetowiczów, no nadal obowiązują te wszystkie restrykcje covidowe, stąd w ogóle dalej zapisy, ale do tego tematu oczywiście będziemy wracać jak do innych kwestii organizacyjnych związanych z piątkowym meczem, Zarką Gdynia, co jest no całkowicie tutaj zrozumiałe. No jest to wydarzenie absolutnie numer jeden i dla nas w tej chwili najważniejsze. Tak naprawdę ta operacja dawno się już zaczęła, a teraz, teraz czekamy na tą, na tą finalizację, czyli sam deser, samo to co lubimy najbardziej, czyli sam mecz. Ja bym nie powiedział deser, tylko danie główne. Danie główne, przepraszam. Była, danie, 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 główne. danie główne. Deser i... to może potem jakiś tak, nam się deser to będzie przytrafi. Jak... Natomiast to danie jak, główne. jak Radek nam coś dobrego po meczu zrobi. A, a, a słuchaj, jeśli chodzi o to danie główne, bo wszystkie odnoszę wrażenie, wszystkie akurat idealnie nam się tutaj w okoliczności pięknie układają. Jak na danie główne, piątek 20.30, meczowy wieczór, pierwsza kolejka. Tak rozpoczynamy u, rundę wiosenną u, u siebie. Przy komplecie z bardzo mocnym zespołem. Też z kibicami także... gości, więc. Taki smaczek dodatkowy. To wszystko, co tak naprawdę no, zawodnicy, którzy wiedzą, po co są w klubie, lubią rywalizować, no to to jest właśnie to. Mhm. No to czekamy, czekamy na to. No i teraz po, po, popatrzmy, jak czekają też y, kibice, bo, bo, bo czekają tutaj z utęsknieniem. Patrzę właśnie na pierwsze pytania, które, y, które do nas, y, które do nas y, docierają. Moi drodzy, rozpocznie, bo to już zdążyłem zauważyć, teraz na moment mi się tutaj gdzieś przewinął, ale to tylko chwilowo. W każdym razie w każdym razie to jest rzeczywiście jakiś tam drobiazg, ale dobra, przechodzimy do drugiego urządzenia. <grym> Jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność, więc tutaj słuchajcie, nic nic nie umknie naszej uwagi. Nie umknęło mi już także również to, że Zaczniemy chyba od tego samego słuchacza, co, co zwykle, bo najwcześniej zameldował nam się dzisiaj na Twitterze Marcin Raczyński. Witamy Cię Marcinie i wita nas Marcin. Czy trener ma już w głowie wyjściowy skład na arkę, czy może jeszcze jest wątpliwość na dwóch, trzech pozycjach? Mówił Pan, że gdy ruszy Ekstraklasa możliwy będzie jeszcze jeden transfer, czy to nadal aktualne? Czy też kadra już jest zamknięta? Powodzenia w piątek. Tyle Marcin Raczyński. Mhm. Skład już w dużej większości jest, jest, jest w naszej głowie. Pozostały te dni teraz tutaj do meczu z Arką. Będziemy oczywiście jak zawsze, bo nigdy, nigdy to się nie kończy, ta rywalizacja i ta możliwość, żeby wskoczyć do, do składu się nigdy nie kończy. Natomiast już ten szkielet, to, to w jaki sposób też chcemy grać, już jest znane, po to też trenowaliśmy w Turcji, po, co, po to było też, po to były te wcześniejsze mecze kontrolne, żeby można już pewne rzeczy wypracować. No i żeby ten skład się wy, wykształtował. Natomiast dobrze powiedziałem, wykształtował no ukształtował ukształtował, ukształtował. ukształtował to dokładnie bo tak mi coś nie pasowało. Natomiast no, tak jak powiedziałeś tutaj Marcin tak, że jeszcze te dwa trzy miejsca i tak rzeczywiście tak jest. A więcej nie, ale myślę, że te dwa miejsca jeszcze są taką niewiadomą, bo, bo są zawodnicy na podobnym poziomie, też musimy, musimy znaleźć w tym tygodniu jeszcze zobaczyć kto w jakiej jest formie, żeby można było ewentualnie e e e e e dokonać jakichś zmian. E no i tutaj jeszcze je już mamy, Pytanie, mamy już ściągę, tak. tak, czy mówił Pan, że gdy ruszy Ekstraklasa możliwy będzie jeszcze jeden transfer, czy to dalej aktualne, czy raczej kadra już jest zamknięta? Tak, to jest dalej aktualne, natomiast dzisiaj nie zajmujemy się tym, bo powiedzieliśmy wcześniej, i to, to nie chodzi tylko o to okienko, tylko o każde okienko. My jesteśmy otwarci na, na to, że jeśli trafi się Ktoś, kim warto się zainteresować, a, a będzie on spełniał nasze, nasze jeszcze jakieś mniejsze czy większe potrzeby, to, to na pewno tutaj zostawiamy sobie to pole do, do ostatniego dnia okienka transferowego. Dominik dominia spytał o to samo, więc przechodzimy dalej do kolejnych, kolejnych pytań i ponownie muszę się. Posiłkować innym urządzeniem, ale to nic nie szkodzi. Fanatyk 1910. Dzień dobry, trenerze. Czy Bartek Pawłowski jest gotowy do gry w 100% i czy jest szansa, że zobaczymy go na boisku już w najbliższy piątek? Pozdrawiam i życzę wygranej z Arką, oczywiście. Mhm. Y Bartek dołączył do nas stosunkowo najpóźniej, natomiast no, solidnie przetrenował ten okres i jest gotowy, oczywiście. Czy pojawi się od pierwszej minuty, czy wejdzie z ławki rezerwowych, to się dopiero okaże w piątek, jak, jak skład się ukaże. Natomiast Bartek jest, jest już przygotowany do tego, wiadomo, miał tego czasu mniej niż reszta. A to też trzeba wgryźć się, że tak powiem, w nasz system i w to co, to, co chcemy zrobić. Ale na szczęście też liczę na to, bo dzisiaj będziemy mieli też raport medyczny, jak wygląda sytuacja z tymi drobniejszymi rzeczami, jeśli chodzi o zawodników. No i tu będziemy też dzisiaj wiedzieć więcej. Kolejne pytanie. Kamil. Dzień dobry na ojczystej ziemi. Pytanie pierwsze. Jak wygląda sytuacja zdrowotna na początek przygotowań do Arki? No to już po części o tym powiedzieliśmy. Tak. Druga sprawa. Młodzieżowiec. Guzdek pauzuje, więc pewnie jakim wydaje się Gołębiowski. Patrząc z boku mam wrażenie, że tej zimy on bardzo urósł, zwłaszcza mentalnie. Czy też macie takie odczucia? Kacper to samo. Jeśli chodzi o jednego i drugiego zawodnika, na pewno zrobili kolejny postęp. Więc między tą dwójką rozstrzygnie się w tym tygodniu na jakiej pozycji i który z nich wyjdzie, bo to też jest uzależnione od, nie tylko od, od ich formy, ale również też od formy reszty zawodników, bo, bo to coś podkreślaliśmy wielokrotnie, że dyspozycja zawodnika jest kluczowa i na pewno dla kogoś, kto jest w bardzo dobrej formie czy świetnej formie, będziemy szukać rozwiązania, żeby, żeby wyszedł w podstawowym składzie. I przechodzimy do kolejnego pytania błyskawicznie, czyli Darek Kowalski. Dzień dobry, nie pamiętam nazwiska, ale może chulił pan rąbka tajemnicy i powiedział, jakiej formacji zawodnik strzelił gola w tajnym sparingu powodzenia w piątek. To jest już drążenie. Spodziewałem się tak. podobnych pytań. Strzeliliśmy na 1-0 i niech, niech przeciwnik się zastanawia, kto tak kto rozstrzelał się w tym meczu. Także zostawimy to dla siebie. Skoro było utajnione, to, to niech tak zostanie. Eee, Daniel, pytanie jest zupełnie inne. Czy bardzo wiało w powrotnej drodze? Nie, na szczęście nie i obyło się bez żadnych kłopotów, bez turbulencji. Także wylądowaliśmy bezpiecznie autokarem, też jechaliśmy, bo <gryw> widzieliśmy tę sy sytuację, która była w Polsce. Natomiast udało się bezpiecznie i bez żadnych perturbacji, jakiejś po drodze, nawet przyjechaliśmy 40 minut wcześniej, niż było to zaplanowane, bo dosyć. Przyspieszaliśmy nasze ruchy w każdym względzie, więc, więc chcieliśmy też jak najszybciej wrócić, żeby przespać do, dobrze noc. E, tak, tutaj kiedy wracaliście, to rozmawialiśmy, rozmawialiśmy między innymi z Kubą dektyńskim, też z innymi kolegami. E, nie wiem czy wiesz, ale chyba wiesz, że dzień wcześniej ten wiatr spowodował takie zakłócenia w ruchu lotniczym, że na przykład samolot lecący z Krakowa do Warszawy wylądował w Budapeszcie. Ale... Gdzieś mignęło mi to w jakichś informacjach jeszcze, i ktoś jeszcze, mi też o tym mówił. Jeszcze także. lepsza podróż czekała. Lecących zbyt Bydgoszczy do Warszawy, bo też się znaleźli w Budapeszcie. Więc tak czekałem, gdzie ewentualnie jakieś, nie daj Boże, turbulencje Was wywieją, skoro lecąc z Turcji do Berlina, no tam też te wiatry wiały do szybko. Z Budapesztu, mocne. z Budapesztu czy, By, czy, byłoby. Byśmy... Czy skończycie na Budapeszcie, czy gdzieś... Bylibyśmy szybciej w Budapeszcie, a z Budapesztu też. To nie wiem, jak kierowcy by się dostali z Berlina do Budapesztu. No tak, no, ale na szczęście wszystko odbyło się normalnie i, tak jak powiedziałeś, sprawniej nawet, aniżeli, aniżeli było to planowane. Jerzyka, dzień dobry, udanego rozpoczęcia rundy i trzech punktów z arką życzę. A pytanie, czy z Turcji wszyscy wrócili zdrowi, czy będzie pan miał ból głowy z wyborem dwudziestki, a potem jedenastki? Dwudziestki nie, natomiast jedenastki tak. Pytanie oczywiście dodatkowo jeszcze o transfery, ale to już przerabialiśmy. Jakub w skali 1-10. Jak trener ocenia przebieg zimowych przygotowań? Jak te zimowe wypadły w porównaniu do wszystkich poprzednich, które trener organizował? Czy jest coś, co trener teraz zrobiłby inaczej? No, oczywiście powodzenia w piątek. Chyba chodziło o, o inaczej, jeśli chodzi o, o wcześniej, wcześniejsze, tak. O, w porównaniu do, w porównaniu do, do się, że, innych, że do wcześniejszych, tak? ewentualnie na podstawie już teraz tych y -y. doświadczeń na bieżąco, czy no to, coś by można poprawić. No, to, no to jeszcze? na pewno jeśli chodzi o zgrupowanie, na przykład wakacyjne, a teraz, no to różnica była kolosalna, bo teraz mieliśmy dwudziestu kilku zawodników do dyspozycji, nawet jak ktoś zapał jakiś uraz, no to było 20 w każdym treningu. Natomiast wakacje mieliśmy 12, 13, 14 maksymalnie i, i też zawodnicy wakacje czasem grali całe mecze, bo mimo że nawet nie chcieliśmy, żeby aż tyle grali, no to też byliśmy zmuszeni w tych meczach kontrolnych żeby tak było, więc w porównaniu do tych przygotowań to na pewno inaczej. Porównując do wcześniejszych innych przygotowań, to, to nie porównamy tego, bo możliwości nasze, czyli ten wyjazd do, do Turcji, który, który mieliśmy, no nie porównam do tego, jak, jak przygotowywałem się czy w Stali Rzeszów, czy w Górniku Polkowice, więc, więc to są zupełnie różne przygotowania. A czy bym coś, coś zmienił, czy coś bym inaczej zrobił? Zawsze, no, zawsze my patrzymy, że jeszcze można było coś jeszcze dopracować, jeszcze coś zrobić inaczej. Zawsze to jest, tak, tak, zawsze to jest taki delikatny niedosyt, że jeszcze można coś więcej, jeszcze coś i, i tak dalej. Natomiast globalnie ze wszystkiego jesteśmy zadowoleni. No, przede wszystkim tutaj dobra praca piłkarzy, którzy stanęli na wysokości zadania. Wiemy, że ten okres jest trudny dla nich, wiadomo dla trenerów też, bo czasem praca od rana do, do nocy i, i to dzień w dzień tak naprawdę nie ma, nie ma chwili oddechu. Nawet na zgrupowaniu, jak jest ta niedziela, no to, to, to jedyny taki dzień, gdzie w niedzielę chwilę mieliśmy taką rzeczywiście, żeby, żeby odpocząć od, od piłki, no ale to ciągle w głowie, no jesteśmy gdzieś, a i tak ciągle w głowie kłębią się myśli, a co, jeszcze, a co jeszcze zrobić, a może jakiś fragment, a może jakieś ustawienie jeszcze, a, a tutaj, a, a co jeszcze musimy zaplanować w przyszłości, bo to, bo to, bo to taka praca jest i, i, i trzeba cały czas gdzieś, gdzieś być w tym, w tym żywiole. Jakub Leonard pyta o napastników. Czy yy, będzie to dobra runda dla naszych snajperów, bo po jednym strzelili Willa i Kita, ale dwie w teorii główne strzelby czyli Matija i Guzdek zatkane. Mhm. Czy jest plan na ich odkorkowanie? <grych> No przede wszystkim Daniel Wilanewa nie jest traktowany jako ta dziewiątka, tylko jako skrzydłowy, który w naszym ustawieniu jest, jest albo w tym ustawieniu z jednym napastnikiem. Jak gramy 4-4-2, no to może być tym jednym z dwóch napastników. I tak samo jak gramy 3-5-2, też może być jednym z tych dwóch napastników, ale profilowo dla nas tutaj to jest tym zawodnikiem, który tutaj gra albo w trójce w środku pomocy, gdzieś po lewej stronie, czy po prawej. Lub mówię, przy 4, -4 4-2 też jako skrzydłowy. Więc y, tam jest profilowany nie jako taka typowa dziewiątka. Mamy trzy dziewiątki, czyli Przemek Kita, e, Matia Montini i Bartek Guzdek. E, jeśli chodzi o, o mecze, to, to były też sytuacje, w których dochodzili do tych sytuacji, natomiast e, nie, nie było to wieńczone bramkami. To jest normalne. Jeśli chodzi o napastników, to my oczekujemy od nich bramek. Dobra gra, zakładanie pressingu, wyczucie momentu pressingowego, ukierunkowywanie ataku, to są też rzeczy mniejsze, za które oni też są rozliczani i to też muszą wykonywać w dobry sposób. No ale też na samym końcu, jeśli są te doświadkowania, są do grania w pole karne czy prostopadłe podania, no to też wymagamy od nich ataku przestrzeni, ataku wygrania pozycji w polu karnym, oddawania strzału, wygrania pojedynku, czy tamtej gry w grze jeden na jeden z obrońcą. Odnalezienia się w polu karnym w sytuacjach, dlatego to są te sytuacje, które, które my od nich wymagamy. A oczywiście, w dalszej perspektywie jakość piłkarska musi spowodować też, że ktoś dokładnie tą nogę dołoży, bo samo wygranie pozycji to jedno, ale jeszcze trzeba dobrze nogę dołożyć i liczymy na to, że. Że teraz te mecze się już kontrolne zakończyły. Zakończyliśmy pewien etap, jeśli chodzi o przygotowania. Teraz są mecze ligowe. No i, e, no i wierzę w to, że najbliższe mecze już pokażą to, że. że... Najlepiej wszyscy, ale może być ciężko, żeby każdy grał i każdy od początku wychodził w pierwszym składzie, więc, więc no liczymy, że ten jeden czy dwóch zawodników, bo nawet jak się ktoś pojawi z ławki, to też nie, jest, nie, jest, nie powinien być dla zawodnika problem wchodząc na 20-30 minut, bo mieliśmy takie przykłady, że zawodnicy wchodzili i decydowali o losach spotkania. No, Daniel Villanueva, od którego zaczęliśmy tą opowieść i odpowiedź na to pytanie, tak swoją drogą, no też pokazał się z fajnej strony ta ilość asyst, którą zaliczał w tych meczach kontrolnych, sytuacji, do których dochodził. No szczególnie utkwiła mi w pamięci ta bardzo, bardzo ładna akcja z meczu z lewym Bierechem Kijów na naszą. Pierwszą bramkę, o ile pamiętam, podanie Karaska właśnie do Villanuevy i Villanueva, który no, wyłożył kapitalną piłkę do kończącego tą akcję już Pawła Zielińskiego. Dlatego o tym Domyślam się, za... że tak. Ci to sprawiło dużo radości, bo akcja <gry> naprawdę fajna. No, każda bramka sprawia radość. Natomiast no, zawsze taka bramka, którą się trenuje, o których się o sytuacjach, czy jakichś momentach, o których się rozmawia, pokazuje na analizie, potem wychodzi no, na boisko i trenuje. Nie, nie wyglądało na no przypadkowe. To, no tak, dokładnie. Dlatego takie bramki najbardziej cieszą, bo, bo wiemy, dlaczego ją strzeliliśmy. A oczywiście nawet jeśli strzelimy przypadkową bramkę po rykoszecie, czy po ogolu samobójczym, też będziemy szczęśliwi, jeśli ona da nam punkty. Natomiast no, takie bramki wypracowane no, są. Są solą w piłki nożnej, i wtedy wiemy, że jeśli strzeliśmy bramkę w jakiś określony sposób, no to ta radość się zwiększa, bo, bo wiemy dlaczego. Krzysztof, to drugi okres przygotowawczy trenera w widzewie. Czy odczuwa trener jakościowe zmiany w zawodnikach i w klubie na starcie kolejnej rundy pod kątem realizacji założonych celów? I czy tak wyobrażał sobie rozwój sytuacji za pół roku, czy oczekiwał więcej? Czym ewentualnie zaskoczył się na plus? W porównaniu do tego jak zaczynaliśmy i, i to się działo jeszcze te 7 miesięcy temu, to, no to skok jest bardzo duży, jeśli chodzi o, o, o to jak zaczynaliśmy, a jak jest teraz. Chodzi o same powtarzalności, wtedy zaczynaliśmy od tych ogólnych rzeczy, teraz wchodzimy w bardzo duże szczegóły, w coraz większe e, i dopracowywanie tych szczegółów. To jest to samo, żeby zawodnik 10 razy coś wykonując, wykonywał to 10 razy, a nie 7 czy 8 bo być może te dwa będą decydujące o tym, czy, czy się zdobędzie bramkę, czy się tą stra bramkę straci, czy, czy dopuści się do sytuacji. Dlatego no, zdecydowana różnica na korzyść, jeśli chodzi o to, czy się spodziewałem, tak, spodziewałem się, że będzie, będzie wzrost, że, że, że będą jakieś wzmocnienia, które, które też podniosą rywalizację w zespole, bo o to chodzi i, i, i będzie o to chodziło pewnie w kolejnych też okienkach. No bo nie ma nic lepszego niż rywalizacja, żeby zawodnicy między sobą rywalizowali. Mamy treningi, które są określonych, w jakiś określonych ramach i, i tam też sami zawodnicy widzą, że to co wykonujemy, czy komuś to wychodzi lepiej, czy gorzej. Czy ktoś potrzebuje czasem jeszcze więcej czasu, dlatego też wydaje mi się, że łatwiej też samym zawodnikom ocenić siebie. Jak wyglądają na tle rywalach, z którym rywalizują, bo są te treningi zbliżone do warunków meczowych i można w nich wiele rzeczy zaobserwować. Kolejne pytanie dotyczy zupełnie czego innego. Najpierw zapytam Cię, czy miałeś okazję już po powrocie obejrzeć stadion z zewnątrz? Tak, widziałem. No to... Pytanie Łukasza Czcińskiego: jak trener postrzega zmiany wizualne stadionu? Znaczy myślę, że się dużo zmieniło, nie tylko z zewnątrz, ale też chyba z tego co wiem, to w środę albo w czwartek. Ale jest to tak. poczekajmy jeszcze. No dobra, to dobrze, że mi... Na, powiem, razie, na razie z zewnątrz. No, no dobrze, to z zewnątrz. Mówię na razie z zewnątrz, także e, e, tak, no w końcu, można by powiedzieć, że w końcu. W końcu to się stało i e, mnie i tak najbardziej podoba się to, co wewnątrz, oczywiście, bo jeśli jest komplet kibiców, doping, wychodzimy wszyscy szaliki w górze i, i, i czuć to wsparcie, tą energię, to, to jak najbardziej jest to, jest to coś fantastycznego I, i ta atmosfera tutaj, to co się dzieje na wewnątrz, to jest kluczowe, natomiast no, oczywiście też trzeba zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło na zewnątrz i e, robi to teraz naprawdę duże wrażenie. No, właśnie tutaj specjalnie podłączyłem te zdjęcia czterech e, obrędowania. Siedzieliśmy też strony. na bieżąco, jak było po kolei trybunał. Tak, tutaj trybuny. w ogóle brawa dla chłopaków, dla Marcina i ekipy, bo przy tych szalejących wiatrach to dokonywali cudu, żeby bezpiecznie to wszystko zainstalować. No, w ten weekend też. E, też kończyli jeszcze pracę wczoraj. Wczoraj tak naprawdę nastąpiła ta, e, ta finalizacja i efekt, który możecie już oglądać i który zobaczycie wszyscy w piątek, przybywając. Na stadion. No dobra, my wracamy do tematów piłkarskich, jak widzę. Zizu, który stosunkowo późno się dzisiaj pojawia. Witam, czy trener widzi progres letnich nabytków typu Nunierz, Villa czy Montini? Gracze ci nie przepracowali pełnego okresu latem, natomiast teraz mhm. już tak i w związku z tym, według trenera, mogą być dużo lepsi niż jesienią? To pytanie. Pozdrawiam, życząc oczywiście trzech punktów w piątek. To od razu powiem, jeśli chodzi o Fabio, widać, widać duży postęp. Jeśli chodzi o Daniela Wilanewę również, bo też oni potrzebowali, jak nawet z Danielem rozmawiałem, to oni też potrzebowali, pamiętajmy, że to są tak jak Daniel jeszcze stosunkowo, chociaż nie lubię tego określenia, ktoś ma dwadzieścia kilka lat, że młody zawodnik, ale, ale jeszcze gdzieś na, w miarę na początku swojej drogi i, i poważnej kariery, to też tacy zawodnicy potrzebują trochę czasu. Też drużyna musi poznać zawodników, zawodnicy muszą poznać drużynę. Każdy dzień działa na korzyść jednego czy drugiego i tutaj jeśli chodzi o tych zawodników bo oni byli z nami chwilę wcześniej to na, rzeczywiście jest progres. Mattia Montini dołączył do nas zupełnie już już można powiedzieć chyba to był pierwszy wrzesień tak jak, jak kończyliśmy okienko i, i ostatniego dnia tak naprawdę został przedstawiony więc tego czasu miał mało. Później złapał kontuzję akurat kiedy wchodził na właściwe tory i już widać było że że niesie go. To, to złapał kontuzję i też długo pauzował. Natomiast teraz w okresie przygotowawczym też pracowaliśmy nad tym, żeby, żeby poprawić yy i parametry motoryczne i, i takie techniczno-taktyczne i w kilku aspektach, nie chcę mówić na razie jakich po pierwszym meczu, jak ktoś mnie zapyta to powiem, na pewno zrobił tutaj duży postęp, jeśli chodzi o jedną taką rzecz, na którą na pewno zwracaliśmy uwagę no jedyne co, to to cały czas nam brakuje tych bramek i, i jeszcze częstszego dochodzenia do sytuacji ale wierzę, że teraz właśnie jak zawodników już puściło jeśli chodzi o obciążenia i, i jakieś drobne dolegliwości że teraz no, każdy już będzie na taki równym etapie, jeśli chodzi o, 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 o zmęczenie również, które, które było w okresie przygotowawczym. Bo tak jak widzieliście, tutaj trenowaliśmy po dwa razy dziennie, praktycznie codziennie, więc, więc no, różnie zawodnicy reagowali na te obciążenia. I kolejne pytanie jeszcze z Izu dodaję. Jeszcze jedno tradycyjne pytanie o Letniowskiego. Bo mam wrażenie, że robi się z tego już mały serial. Czy w końcu podjęta została decyzja w sprawie jego leczenia? No i mamy tu odpowiedź na to pytanie. Dokładnie. To ty przedstawisz, czy ja? Bardzo proszę. O, o, drugie urządzenie bym rozwalił. No jeśli, to trener. Jeśli chodzi o Julka, to dzisiaj w godzinach popołudniowych już będzie ostatecznie też decyzja, czy, czy będzie potrzebna tutaj operacja. Bo tak jak mówimy, e, operacja to jest zawsze ostateczność i kluczowe jest to, żeby, żeby jeśli podejmiemy taką decyzję, to, to wspólnie oczywiście to, to ona musi być już taka ostateczna, no bo, bo są różne metody leczenia, natomiast no, zawsze ta operacyjna, inwazyjna najbardziej, zawsze jest, powinna być przynajmniej stawiana na samym końcu, jak już rzeczywiście nie ma innych metod. No i taki komunikat tak naprawdę dzisiaj również się ukaże od razu mm -hmm. po tym, kiedy, kiedy będzie już decyzja w sprawie sposobu leczenia Julka Letniowskiego. Tak więc tego komunikatu też można. To najważniejsze Julka, bo po prostu no, Julka nie będzie w pierwszym meczu. No, nie ma co, no, nie nie co ukrywać. nie ma co ukrywać, także nie możemy na razie na Julka liczyć i, i to się nie zmieni na razie. Red Power. Witam do zamknięcia okna zostało 7 dni czy jest jeszcze szansa na jakieś wzmocnienie jeśli tak to gdzie widziałby pan najpilniejszą potrzebę takiego wzmocnienia Czy to pozycja ulka, czy jest szansa na wytransferowanie niechcianych prochownika i grudzińskiego? No właśnie Grudniewskiego Grudniew na no, Aktu Grudzińskiego, grudniewskiego no, oczywiście o Michała tak, O Michała. Czy będzie szansa? No to no to pewnie się okaże. Ehm... Jeśli chodzi o zawodników, którzy mogliby odejść, mam nadzieję, że to się w tym tygodniu rozstrzygnie, bo też pamiętajmy, za chwilę okienko się zamyka i, i, i dobrze, żeby każdy zawodnik, który ma możliwość bycia szczęśliwym w innym miejscu, możliwość grania i rozwoju, to dobrze, żeby z takiej możliwości skorzystał, natomiast tu jeszcze zawsze trzeba się w tej kwestii porozumieć, więc liczę, że ten tydzień będzie przełomowy, czy dla jednego, czy dla drugiego zawodnika. Jeśli chodzi o, o transfery, to tak jak już powiedziałem wcześniej, do ostatniego dnia, zresztą taka jest moja filozofia już od wielu lat i też taką tak rozmawiamy, że jeśli będzie możliwość e, i, i, i będzie taka fajna, fajna okazja na to, żeby, żeby pozyskać jakiegoś zawodnika, jak najbardziej mamy tu otwarte głowy i, i będziemy analizować, czy czy, 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 czy jeszcze jest ta potrzeba? Natomiast moje myśli teraz nie skupiają się kompletnie na, na tym, żeby myśleć o transferach, bo zrobiliśmy trzy transfery, tak naprawdę mieliśmy zrobić dwa. Okazało się, że jest możliwość jeszcze pozyskania wcześniej Bartka Pawłowskiego. Dlatego, dlatego moje myśli są tak naprawdę przy meczu z Arkomin jak najlepszym przygotowaniu zespołu do tego pierwszego spotkania. Marcin Guzewicz, czy jest przewidywana zmiana kapitana? Obserwując sparingi i przewidując jedenastkę, to może zabraknąć miejsca dla Daniela Tanżyny, przynajmniej nie jest on pewniakiem do linii defensywy. Właśnie dlatego zrobiliśmy, jeśli chodzi o wybór kapitana w zeszłym roku, że tak naprawdę pięć osób jest, Określonej hierarchii, więc jeśli jedna osoba z powodu tego, czy, wy, czy będzie na ławce, czy, czy będzie na trybunach, z powodu na przykład urazu czy kontuzji, no to wtedy opaskę przejmuje druga osoba. Jeśli druga osoba jest kontuzjowana, czy pauzuje za kartki, to przejmuje trzecia, jeśli trzecia, to czwarta. Więc tak naprawdę tutaj my nie I mamy żadnego już takie przykłady, to to przykłady, że nawet czwarty zawodnik teoretycznie w hierarchii, bo pierwszy nie mógł grać, drugi zszedł, trzeci pauzował za kartki, no i na przykład czwarty wtedy brał opaskę. Dlatego stworzyliśmy taką, taką, taką metodę na to, żeby, żeby tutaj też nie było niejasności. Każdy wie, jak to wygląda. Daniel, czy zawodnicy słuchają trenera w poniedziałkowych audycjach radiowych? Są czasami jakieś komentarze? Nie, tak. Myślę, że część zawodników słucha i, i, i bardzo dobrze, bo to jest też jakaś forma komunikacji. Też zawodnik też jest w stanie później wiedzieć, na co, na, co, na co zwracam uwagę już w poniedziałek rano, a później, jak rozmawiamy, czy o jakimś meczu, czy o analizie. Też można już pierwsze, pierwsze wnioski wyciągnąć, na co zwracam uwagę, dlatego myślę, że to pożyteczne, żeby, żeby słuchać, no ale oczywiście nie, nie mówimy, żeby za, zawodnicy to robili, tylko to już jest w ich gestii. Czerwono-biało-czerwony czy trener zgodzi się z opinią jej kibiców, mówimy tu o kibicach Arki, że Arka Gdynia, przynajmniej na papierze w rundzie rewanżowej po odejściu Kasperkiewicza walcarce i rosołka jest słabszym zespołem niż jesienią. No i właśnie to, to są właśnie takie sytuacje, które, które mnie akurat rozbawiają, bo, bo odszedł jeden czy drugi zawodnik i nagle okazuje się, że ten zespół jest słabszy. Albo, albo nagle dochodzi jeden transfer, jest lepszy. Nastąpiła zmiana trenera. To są nowe przygotowania, nowi ludzie. E, oczywiście odejście jednego czy drugiego kluczowego zawodnika, ale, ale w to miejsce doszedł Bunoza na przykład, więc, więc tutaj Kasperkiewicza powiedzmy zastąpili zawodnikiem jeden do jednego. Było więcej czasu, żeby przepracować pewne mechanizmy, więc czy arka będzie mocniejsza, czy słabsza? Tak samo jeśli chodzi o każdy zespół, tak samo nasz. Dzisiaj możemy sobie gdybać, bo, bo ktoś przyszedł, albo ktoś nie przyszedł, albo ktoś był tak naprawdę. Dużo będzie tutaj czynników decydowało też czy zawodnicy będą zdrowi czy będą jakieś dużo kontuzji kartek u, u wszystkich zespołów tak naprawdę więc, więc. ja myślę że zawsze z ocenami poczekajmy poczekajmy kilka przynajmniej spotkań dopiero wtedy będzie można coś jakieś głębsze wnioski wyciągnąć bo mówię po jednym meczu e, zawsze są jakieś wnioski natomiast to nie są już takie ostateczne bo, bo wiele było przykładów różnych że ktoś dobrze zaczynał potem gorzej kończył. My chcemy bardzo dobrze zacząć gramy Pierwszy mecz u siebie, więc oczywiście jak najbardziej chcemy, chcemy zdobyć trzy punkty, ale przede wszystkim to są trzy punkty, które zdobywa się w każdym kolejnym meczu, dlatego tutaj kluczowe, żeby myśleć o tym, o tym najbliższym, a dopiero później po tym meczu na skupienie na kolejnym. Marcin Maligłówka, panie trenerze oglądając sparingi Arki narzuca się jedno pytanie, czy zamknięcie prawej strony Arki to będzie klucz do sukcesu? Druga część pytania, czy dojdzie do rewanżowego pojedynku Radka z Kobackim? No, czy dojdzie, to zobaczymy, czy Kobacki będzie grał, czy będzie grał Radek, czy, czy, czy Kobacki nie będzie grał przypadkiem na lewej stronie, tak jak to miało miejsce w sparingach, więc jest, tutaj są, są różne możliwości. Arka też testowała kilka ustawień, jeśli chodzi o zespół. Tak samo, jeśli chodzi o personalia, też w ostatnim czasie trochę, trochę pomieszała. Czy celowo, żeby nas zmylić, czy nie, to, to już jest ich sprawa, natomiast no, to w piątek się okaże, tak naprawdę, jaki będzie składarki i jaki będzie nasz skład. Dekra G. Pytanie pozasportowe, bardzo trudne i podchwytliwe, więc proszę o przemyślaną odpowiedź. Mogą nas słuchać postronni. Jak, jak długo, według trenera, powinien trwać okres narzeczeństwa w związku? Oczywiście, dalej pozdrowienia dla wszystkich. Tak. Dziękujemy. Ile ja powinien trwać okres narzeczeństwa? Tak. Tyle, ile para sobie będzie czuła, że tak po prostu ma być. Dla mnie tutaj nie ma to znaczenia, można być 10 lat w narzeczeństwie i tak dalej, a można być miesiąc w narzeczeństwie i, i wziąć ślub. Nie ma to żadnego znaczenia. Najważniejsze, żeby ludzie się szanowali, żeby się wspierali, żeby się kochali. I myślę że to jest to jest najważniejsze a papier to no, ja to zawsze tak traktowałem że papier to jest po prostu papier no. jeśli papier ma mnie wiązać z drugą osobą tylko dla samego papieru no to, no to nie o to nie o to chodzi. Eee, Dekragie potrafił zaskoczyć ale jak się okazało Odpowiedź gotowa w pełni. Arkadiusz, czy udało się przygotować dróżne motorycznie na wytrzymywanie pełnych 90 minut na wysokich obrotach? W przeszłości zdarzało się, że w połowie rundy piłkarze mieli siłę do około 60 minuty meczu. Oprócz przygotowania taktycznego, warto mieć przewagę również w motoryce. My, ja już powtarzałem to wielokrotnie i myślę, że mogę to powtórzyć jeszcze raz, że motoryka to jest tylko jedna ważna część składowa całości my zwracaliśmy uwagę na każdy aspekt i motoryczny i taktyczny i techniczno-taktyczny i, i, i taki mentalny żeby zawodnicy jeszcze lepiej reagowali na pewne rzeczy że żebyśmy też wspólnie potrafili sobie radzić w trudnych momentach które przyjdą i przyjdą w, w, w meczach czasem przyjdzie gorszy moment na początku, czasem przyjdzie gorszy moment po przerwie, czasem przyjdzie gorszy moment w końcówce albo przyjdą takie momenty, w których będziemy dominować tak bardzo, że, że przeciwnik nie będzie w stanie wyjść z własnej, z własnej połowy, na przykład, więc my chcemy grać po swojemu, chcemy grać w swoim określonym stylu. Nastawiać się na rozwój swojego modelu gry, na to, żebyśmy byli jeszcze lepsi. Przeciwnik jest oczywiście ważną częścią, tak samo jak motoryka, jest bardzo ważną częścią całości, ale to jest tylko jeden, jeden ważny aspekt. Natomiast cała reszta, można być wybieganym, silnym, a nie, a nie wiedzieć kiedy biegać i, i po co biegać. Także to kluczowe, żeby. Utrzymywać koncentrację przez 90 minut, takie to trochę banalne, że, że utrzymać koncentrację. Natomiast ja to bardziej nazywam ta koncentracja, żeby zawodnik przez cały czas był powtarzalny w swoich dobrych zachowaniach i żeby umiał utrzymać to skupienie i, i do samego końca mógł realizować te założenia taktyczne, które, które są na danej pozycji czy na dany mecz. Fanatyk 1910. No to już pytanie o ustawienie, trenerze. Kto na szpicy przeciw arce? Napastnik. I dwaj, którzy Bardzo go wspierają i, i, i trzech, którzy będą wspierać ze środka i potem jeszcze Wachalowi na pewno także i, i środkowi obrońcy. Tak naprawdę to wszystko się może tutaj wydarzyć. A Pedro pyta znacznie szerzej, i nie ogranicza się już tylko do meczu z Arką, a pytanie myślę ciekawe. Dzień dobry trenerze, jak to jest być trenerem takiego klubu jak Widzew? Tysiące fanów, miłość do klubu i wsparcie z jednej strony, a jednocześnie ogromna presja i oczekiwania. Myślę, że wszystko się tutaj zgadza, czyli moje oczekiwania również w stosunku do, do swojej pracy, do, do tego, jak chciałbym funkcjonować jako trener. Wszystko tu jest, tu jest jakby spójne i zawsze chciałem pracować w klubie, w którym będzie po prostu również to ciśnienie. Natomiast no też sam na siebie wywieram no, takie ciśnienie, które, które powoduje, że chcę być po prostu lepszy jako trener, chcę się rozwijać, chcę się rozwijać ze swoim zespołem i chcę osiągać sukces. Łuki pyta, za pozdrowienie oczywiście wszystkim dziękujemy. Trenerze, na której pozycji ma Pan największy dylemat, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę na Arkę i czy można spodziewać się jeszcze jakiegoś wzmocnienia? O tym już mówiliśmy, więc skupmy się na tym pierwszym pytaniu. No. Są jeszcze dylematy, myślę, że jakieś dwa góra, trzy, jeśli chodzi o. Bo to też będzie zależnione w jakim ustawieniu wyjdziemy na, tym, na to pierwsze spotkanie, dlatego też tutaj jeśli zapadnie decyzja o tym, w jakim ustawieniu będziemy, bo tak jak powiedziałem, no, ćwiczyliśmy trzy ustawienia i. Jedno więcej, drugie mniej, natomiast to też będzie uzależnione, kogo będziemy mieli do dyspozycji, bo na tą chwilę z tych informacji, które mamy, no to wszyscy wrócą zdrowi i będziemy mogli z każdego skorzystać, ale oczywiście tu się może coś, coś zawsze niespodziewanego wydarzyć albo okaże się, że w tym tygodniu dwóch zawodników na daną pozycję będzie w fantastycznej formie, więc będziemy mogli. Płynnie przejść do ustawienia i nie będziemy musieli nagle dzisiaj tłumaczyć pewnych rzeczy, bo ćwiczyliśmy pewne ustawienia przez, przez wiele tygodni, rozmawialiśmy o nich, więc analizowaliśmy, więc, więc tutaj jesteśmy przygotowani, żeby tak naprawdę w każdym momencie ustawić się w inny sposób albo nawet w trakcie meczu zmienić, żeby, żeby przeciwnik też nie mógł się dostosować do nas. Kolejne pytanie, dość takie przewrotne powiedziałbym, Piotra z Gdyni. Jakim wynikiem zakończyłby się mecz widzewa z rundy jesiennej? <coughs> przepraszam bardzo, z widzewem po obozie w Turcji. Z widzewem z rundy jesiennej? Tak, widzewa z rundy jesiennej, z tym dzisiejszym widzewem po obozie w Turcji. No myślę, że jesienią prezentowaliśmy momentami naprawdę świetny futbol. Momentami no, e, myślę, że, że tych meczów było naprawdę sporo. Niektóre, niektóre naprawdę no, nie były idealne, ale, ale gdzieś zbliżały się do tego, żeby, żeby czy dominować przeciwnika przez 90 minut, tworzyć sporo akcji, grać z polotem, e, być zdyscyplinowanym w obronie, czy w fazach przejściowych. No, no, tych meczów było sporo. też e, Tych bramek e, też sporo Jakim wynikiem? Ciężko, ciężko powiedzieć. No, mam nadzieję, że widzę w, e, po obozie i z rundy wiosennej wygra z tym, który grał w rundzie jesiennej, żeby po prostu będzie, będzie lepszy i, e, i, i przede wszystkim bardziej powtarzalny. Dwa pytania podobne. Adrian, dzień dobry. Kto strzelił bramkę w ostatnim sparingu? Już mówiliśmy. Jeden z zawodników Widzewa. Kto poczynił największe postępy? A czemu jeden z zawodników Widzewa? Może to był Rafał Żabubójczak? Może... O, dobrze. Tutaj? Też Nie jest no. taka możliwość. Tu akurat możemy zradzić Tak, to był zawodnik Widzewa. I Michał Kwapisz ciągnie dalej za język, ale już sprytniej, bo na przyszłość. Mhm. Michał pyta. Dzień dobry. Czy po meczu z Arką Poda pan skład z ostatniego sparingu Strzelca Gola i ogólną ocenę tego meczu. Tak, i jeszcze opowiem o szczegółach. Jak wyglądało ee, jak, jak jak przebieg meczu, więc proszę o przyszły poniedziałek. Już po. Zapytać jak najbardziej, podam, podam wszystko. Chociaż nie wiem czy wszyscy będą chcieli akurat wracać hmm. tak daleko, czy jednak mecz z Arką nie będzie zdecydowanie numerem jeden. Ale dobra, dobra, myślę, pamiętamy że teraz, o tym pytaniu. Myślę, że teraz jest to danie główne w piątek o 20:30. Także myślę, że tylko i wyłącznie na tym się skupiamy, a nie na, na, na tym, co już było. Radek, kto wyjdzie w pierwszej jedenastce? Daniel Tanżyna czy Martin kreutz Myślałem, że będzie bez tej ostatniej części, bo. Nie, nie, nie. Bo, tutaj w... bo bym odpowiedział, że najlepsi oczywiście. No tutaj ma w danym, być już. w danym momencie. Yy, tak, czy Daniel, czy Martin? No i kto, to, to już na to pytanie odpowiedziałem. A dlaczego? W tym razie no to odpowiem jeszcze kapital. inaczej. A dlaczego ta dwójka nie może ze sobą wyjść? Okay. Trenowaliśmy wielokrotnie różne ustawienie, jeśli chodzi o dwóch stoperów, jeśli chodzi o trzech stoperów. Daniel trenował i na lewej, i na środku, i na prawej, więc, więc Daniel jest przygotowany także, żeby grać i na jednej, i na drugiej stronie obrony, eee, czy to w czwórce, czy to w, czy to w trójce stoperów. Eee, łuki, czy w takim razie ustawienie z czwórką obrońców zostało już opanowane w takim samym stopniu, co z trójką? Tak, bo my pracowaliśmy dużo, jeśli chodzi o czy już rundę jesienną, czy również rundę wiosenną, nad tym, żeby jeden zespół, który gra na przykład trójce, drugi gra w, gra w dwójce stoperów. Dlatego tutaj e, praktycznie, nie powiem, że na każdym treningu, ale wiele tych treningów się odbywało w tygodniu, gdzie zawodnicy musieli funkcjonować i w takim ustawieniu, i w takim, i... Przeciwnicy, którzy ustawiali się w określony sposób, i my, jakbyśmy chcieli się ustawiać, gdybyśmy w takim ustawieniu byli. Dlatego tutaj e, mówię, trzy systemy. No, to, to, mogę, to mogę zdradzić, że mamy te trzy systemy, i, i czwórką, i, i trójką, e, i mamy tutaj możliwości wyboru. Piotr dopytuje, czy Patryk Mucha wykorzystał swoją drugą szansę? Czy wykorzystał. To się okaże w piątek, natomiast Patryk dobrze pracował, jesteśmy zadowoleni z tego okresu. E, rozmawialiśmy. E, w ogóle tutaj, jakby od momentu, kiedy Patryk wrócił, to, to nie ma czegoś takiego, że nagle ktoś gdzieś tam wrócił skądś. Tylko Patryk jest zawodnikiem, jest pracownikiem klubu, ale jest przede wszystkim zawodnikiem naszej drużyny i, i mamy takie same oczekiwania w stosunku do niego i, i zadania, jakie, jakie mają wszyscy inni. Patryk tutaj wrócił po to, żeby rywalizować i naciskać na grupę, która, która jest w środku, i, i dawać nam no, tą rywalizacją. Możliwości do, do, do wystawiania go również w podstawowym składzie. Fanatyk 1910, trenerze, czy będzie ujawniona lista zawodników, kogo chcieliśmy pozyskać, i czy trener widziałby w drużynie Kasperkiewicza? To ja powiem inaczej. Arka gdynia, godzina 20:35. Rozmawiajmy o tym, a nie czy kogoś widzieliśmy, czy nie widzieliśmy, czy ktoś jeszcze mógł dołączyć, żebyśmy kogoś chcieli. No to jest takie gdybanie i takich osób to. Zawsze w klubie, każdy klub ma listę, natomiast teraz my, 20-30, Arka Gdynia i nasze myśli są tylko i wyłącznie przy tym meczu. Łukasz Mat, pytanie o komunikację. W zespole jest wiele obcokrajowców z różnych krajów. Jak w związku z tym wygląda ta komunikacja? Czy mówicie po angielsku, czy obcokrajowcy uczą się polskiego? Od razu lepiej wygląda ta komunikacja, dlatego że dołączył np. Na do nas Bartek Pawłowski, który, który też mówi po hiszpańsku, więc łatwiejszy kontakt jest czy to z Fabio Nuneszem, czy z Danielem Wilanewą, więc tutaj też. Pomaga nam w, w niektórych odprawach, jeśli chodzi o jeszcze lepsze tłumaczenie, no bo zawodnicy posługują się angielskim, natomiast też to nie jest tak, że, 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 że tu nagle wszystko jest perfekcyjnie i zawodnik zrozumie każdy detal taktyczny, dlatego też lepiej to funkcjonuje, jeśli chodzi o o, 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 o język, bo mówię, bo dołączył Bartek, e, czasem też czy Krystian Nowak, który, który dobrze tym angielskim włada, jest trener Andrzej Kasprzak. Tutaj e, zawsze szukamy takich możliwości, że jeśli coś jest mówione, to albo, albo my to przekazujemy i po angielsku i po polsku, albo po prostu mówimy po polsku, a, a jest to tłumaczone na kolejne dwa języki. Marcin pyta... Trzy, wos... prze, przepraszam, trzy, bo jeszcze Karol Szweda, który... Po niemiecku Martinowi. Tu no ma tak, czyli z nim na, też tutaj nie obejrzałem. Tak, mamy tutaj tak naprawdę kilka, cztery języki w tym momencie. No i czasem nawet też widzę, że zawodnicy między sobą też posługują się też po swojemu, więc, więc tych Jest języków taka jest, mieszanka. Jest, ale, ale, ale skuteczna. Ale przede wszystkim piłka nożna to jest, to jest taki bardzo, taki język, który, który też wydaje mi się, że jest prostszy do zrozumienia. Tu nie trzeba. Nie wiadomo, jak, jakim być perfekcyjnym we wszystkim, w sensie takim, bo czasem można znaleźć wyszukane słownictwo, a, a, a ktoś z drugiej strony może tego nie zrozumieć. Warto po prostu usiąść, porozmawiać, wytłumaczyć, pokazać i, i naprawdę ta komunikacja na pewno mówię po przyjściu Bartka, czy teraz, tak jak trener Karol porozumiała się po niemiecku bardzo dobrze, to, to tutaj na pewno jest w jest, jest tym względzie nawet jeszcze lepiej niż w rundzie jesiennej. Marcin pyta, w ostatnim roku największy postęp według niego wśród naszych piłkarzy zrobił Patryk Stępiński. Na pewno w znacznym stopniu jest to efekt indywidualnych treningów z trenerem na siłowni. Czy trener widzi potrzebę rozbudowy w przyszłości tego członu sztabu szkoleniowego? Cieszę ja się, że. Idąc dalej w profesjonalizację jeszcze większą naszego klubu, naszej drużyny, to jak najbardziej takie działy, że tak powiem, czy to działy analiz, czy to, czy to przygotowania motorycznego, czy, czy jeszcze wiele dodatkowych rzeczy, które, czy, czy osób, które mogłyby się specjalizować w różnych dziedzinach, które mogłyby wspomóc sztab, jak najbardziej. Ja jestem tutaj otwarty na, na pewno na, na, na kolejne osoby, natomiast na tą chwilę nie przewidujemy tutaj jakichś dodatkowych ruchów i, i zmian w tym, w tym, w tym, w tym czasie. I już powoli, powoli widzę, że zbliżamy się do końca. Jeszcze są pytania. Refcio, dość przekornie. Trenerze mam pytanie do Pana. Co nastąpi szybciej w klubie Mistrzostwo Polski z Panem w roli trenera, czy nowoczesny ośrodek treningowy klubowy? A ja powiem jeszcze bardziej przewrotnie. Jedno ma połączenie z drugim, jeśli będziemy mieli ośrodek z prawdziwego zdarzenia, będziemy mieli boiska i z naturalną murawą i, i sztuczną i, i, i pod balonem i podgrzewane te murawy i swój ośrodek, to tak naprawdę e, ta profesjonalizacja wtedy nastąpi naprawdę na wysokim poziomie i dopiero wtedy będzie można oczekiwać e, jeszcze lepszej pracy, jeszcze jeszcze więcej um, możliwości, które będzie, będzie również nasz ośrodek dawał. Dlatego um, taki ośrodek na pewno bardzo by przyspieszył i pomógł w tym, żebyśmy, żebyśmy jeszcze szybciej wskoczyli o, o, o półkę czy dwie wyżej. Nie mówię o, o samym awansie nie wiem, do Ekstraklasy, tylko mówimy o tym, żeby, żeby znaczyć coś w Ekstraklasie i bić się o, o najwyższe cele. I pytanie od czerwono-biało-czerwonego, ale dotyczące logistyki zdecydowanie. Dlaczego loty przez Berlin, jeśli chodzi o zgrupowanie, skoro tyle czarterów lata do Turcji bezpośrednio z Polski? Takie połączenie było, było możliwe i, i najlepsze, jeśli chodzi, wiadomo też ta podróż do Berlina. Trochę trwa, ale, ale to było najlepsze połączenie i, i, i tak tutaj zdecydowaliśmy, żeby, żeby w ten sposób zrobić podróż. Zresztą dojazd do Berlina jest akurat no, dość sprawny i tak mhm. naprawdę, jeśli nic się nie dzieje nieprzewidzianego, dojazd z autostradą jest dobrym rozwiązaniem. A też w woli uzupełnienia, no już jest to jakby przetestowane i sprawdzone i rzeczywiście mhm. ten, ta forma nie jest, nie jest najgorsza, wydaje się. Mariusz Alczuk, już niemal na koniec. Dzień dobry. Czy utajnienie sparingu przed meczem z Arką będzie pewnym nowym modus operandi, który trener zamierza wprowadzić jako stały element przygotowań do meczów z czołówką ligi. Dla odmiany trener rywali z Zamiedzy na antenie Radio Łódź stwierdził, że on nie widzi problemu, by obserwować, jak trenuje jego zespół. Toś nie, nie do końca, tam tam było kilka wątków poruszonych, tak nie wiem. Pierwszy, czy, czy, czy utajnianie sparingu no tak. przed meczem z Arką będzie. No to od razu powiem, że bo tam chodziło nowym sposobem, bo tam, bo tam, chodziło, tak. sposobem, bo tam mhm. było przed mocnymi przeciwnikami. A, tak, a my tak, tu nie tak. patrzymy po prostu to jest pierwszy mecz, gdzie zawsze ten pierwszy zaczynamy mecz, nową rundę. To kompletnie. jest nowa runda, są nowi zawodnicy, że testowane są różne ustawienia, dlatego jeśli jest taka możliwość, żeby tym bardziej my będąc w Turcji, Arka by musiała kogoś wysłać po prostu do Turcji, żeby ktoś nas oglądał. Być może tak było, my tego nie wiemy tak naprawdę, więc, więc nawet jeśli tak było, no to, to będzie Arka. Znała szczegóły, które tam były, natomiast jeśli nie, no to, to będzie musiała trochę trudu i wysiłku włożyć w to, żeby, żeby w jakiś sposób wiedzieć, jak graliśmy, jak to wyglądało, jak nie tylko jaki skład personalny, bo, bo to jest jedno, ale także w jakim ustawieniu, jakie były założenia. Poza tym też graliśmy z zespołem, który też grał w trochę w inny sposób niż Arka, więc, więc tutaj też wszystkich szczegółów taktycznych się nie dopatrzy, jeśli chodzi o przeciwników. Trener powiedział: Tylko rozumiem, że to trener Tarasiewicz? Nie, 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 nie. nie. Tutaj to jest trener. chodzi o trenera UKS-u. Że co powiedział? Bo... Że on nie ma problemu, bo padło pytanie na antenie Radio Łódź w stosunku do niego, mhm. czy on utajnia sparingi. Powiedział, że on nie ma problemu z tym, że ktoś obserwuje jego zespół. Każdy ma swoją metodę, i aby ta metoda była skuteczna. Oczywiście ta, którą sami wybraliśmy. Janek z Fabryki Firanek. Witam trenerze. Może parę słów o młodzieży, która zdawało się dobrze radziła sobie w sparingach. Pozdrowienia z Kozienic przy okazji. No na pewno tutaj duży plus dla, dla zawodników. Nawet widzieliśmy też i zawodnicy strzelali bramki, więc więc myślę, że to był bardzo, bardzo pożyteczny okres dla dla również naszych młodych zawodników, którzy też po przylocie teraz do Polski będą z nami trenować. To mogę już zdradzić teraz, że, że ci zawodnicy nadal wszyscy będą, będą z nami w tym, w tym okresie. I, no i też będziemy decydować już w tym tygodniu, czy być może któryś z zawodników, a może wszyscy będą zgłoszeni do rozgrywek. I ostatnie pytanie. Moi drodzy, przychodzi zawsze taki moment. Łuki pyta, czy Patryk Stępiński był próbowany na prawym wahadle? Jeśli tak, to jak sobie radził? A czemu na prawym wahadle, Bo już Bartek tam, tam ten Patryk w sensie tam, tam nie występował, więc. Więc. No, nie, nie był próbowany na prawym wachadle. Tak przynajmniej teraz, jakbym tak szybko, przyjadł, chyba nie, nie było momentu, w którym Patryk musiał kończyć jako prawe wahadło. Nie, 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 w lidze sobie. też nie, nie wydaje mi nie, się. Nie, w lidze, w lidze tak, w lidze było z konieczności, był taki moment, nawet jedna z bramek padła, tak, Patryk, gdzie zamykał na wahadle. Zamknął akcję, więc, tak. Tak, no, myślę, że tutaj dla Patryk jest doświadczonym zawodnikiem inteligentnym, który potrafi sobie radzić na boisku w różnych sytuacjach, więc myślę, że też nie byłoby problemu, żeby żeby Patryk zagrał i na każdej pozycji na środku obrony i zagrał na wahadle, czy na boku obrony, czy, czy myślę, że nawet na szóstce też by sobie poradził. Moi drodzy, to tyle pytań od Was dzisiaj z Twittera. Pytań dotyczących tego wszystkiego, co wiązało się z pobytem widzewa w Turcji, także najbliższego meczu z Arką Gdynia. Tutaj ze swojej strony też oczywiście dziękujemy Wam serdecznie za wsparcie już przedmeczowe. Bo jak czytam na przykład wypowiedź Tomka, mecz dopiero w piątek, a człowiek już o niczym innym nie myśli, jak tu funkcjonować. <laughs> ale widzisz, ale, ale ktoś właśnie w ten sposób, a, a, a czasem dostajemy pytania, nie? No. Czy. czy... Tutaj wygrywają emocje. i ja, tak. to, ja to doskonale rozumiem. Tak, ale rozumiem. My, my, my jesteśmy ludźmi i też no, oczywiście myślimy, co było za nami, myślimy, jakby no, analizujemy to co, to, co się zdarzyło w okresie przygotowawczym, czy to, co było w rundzie jesiennej. Natomiast no, teraz te nasze myśli skupione są na Arce, bo, bo no, jak zawsze, chcemy dobrze zacząć i, i tak, jak to było w rundzie jesiennej, zacząć. E, tym bardziej też zaczynamy na naszym stadionie, więc, więc zapraszamy już teraz wszystkich piątek Niech ten stadion znowu tętni życiem i, i znowu, żebyśmy zobaczyli się na, na stadionie. Dokładnie. Murawa jest przygotowywana, te zabiegi tutaj podczas twojej nieobecności cały czas trwały. Greenkeeperzy rzeczywiście robili dużo różnego rodzaju działań, by na piątek była w jak najlepszym stanie. I no, no zobaczycie zresztą sami, kiedy już przybędziecie na obiekt trybuny. Trybuny też gotowe. No teraz jak z góry patrzymy, to rzeczywiście wygląda, wygląda nieźle, oby. Pogoda dopisała, dzisiaj dosyć ciepło jest, także, także jak pogoda będzie dobra, to też... No to zapytam na koniec już trenerze, jak będzie wyglądał ten bezpośredni okres przedstartowy, te ostatnie 4 mhm. dni, które mamy do piątku? No teraz będziemy trenować codziennie. Tak naprawdę dzisiaj jest pierwsza część. Z trenerem Andrzejem przygotowanie takie przetreningowe, żeby zawodników też dobrze jeszcze po tej podróży, przygotować. Najpierw tutaj na, na, na siłowni, a później przejdziemy na boisko, później już trenujemy tylko raz dziennie i wszystko mamy na boisku. W piątek gramy a później zobaczymy, bo bo no też no nie ukrywamy, że, że pewnie ten tydzień i pewnie przyszły no będziemy obserwować jak te warunki pogodowe. No mam nadzieję, że pogoda tu niczego nie pomiesza i to, co sobie zaplanowaliśmy, że będzie, ale, ale no akurat w tym tygodniu i myślę, że jeszcze w przyszłym będziemy musieli być dosyć elastyczni, jeśli chodzi o, o, o to, gdzie, co i jak, bo, bo, bo te pogody na razie, ta pogoda wygląda na razie nieźle. No ale to, to mówię zmienia się często z godziny na godzinę. Dokładnie nawet te prognozy, które sobie śledzimy na przyszłość, na przykład na ten tydzień, no że teraz te dwa dni takie wieczne, mhm. później podobno końcówka tygodnia ma być ładniejsza, cieplejsza. Generalnie do końca lutego nie ma prognoz z ujemnymi temperaturami, mhm. więc to na pewno dobra wiadomość, ale co nam przyniesie, mhm. co, co przyniosą kolejne dni, kolejne tygodnie ciężko jeśli, powiedzieć. Jeśli chodzi o treningi, to dzisiaj jest trening otwarty dla kibiców. To jest jedyny dzień w tym tygodniu, gdzie. Gdzie, gdzie, gdzie można przyjść na Na którą wodziankę? godzinę można 15 zaprosić. 15.10 jest dzisiaj początek i. Jak się nic oczywiście nie zmieni, no bo pogoda na razie dopisuje i oby tak zostało. Mieliśmy 15.10 do Jumy, no to mamy 15.10 do Arki. Tak to wygląda. Trenerze, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Pierwszą po powrocie z Turcji. No i pozostaje tylko trzymać kciuki, no żadnych. Przygód nieprzewidzianych żadnych urazów w drużynie, tak żeby wszyscy byli do dyspozycji w piątek. Tak, żebyś mógł sobie usiąść tylko, już te karty rozłożyć i, i spokojnie wybrać, tylko na podstawie ich dyspozycji po prostu sportowej. Jak zawsze. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję. Moi drodzy, ja wam dziękuję za obecność z nami przez ostatnią ponad grubo ponad godzinę. W pierwszym Spotkaniu z trenerem Januszem Niedźwiedziem, już po zakończeniu no, większości okresu przygotowawczego, nie ma co ukrywać, bo do meczu zostały 4 dni i czekamy już teraz tylko na arka. W przyszły poniedziałek. No to już będziemy rozmawiać sobie o tym, jak to było i mam ogromną wiarę i ogromną nadzieję na to, że będziemy rozmawiać w dobrych nastrojach i cieszyć się i opowiadać sobie o fajnych zagraniach, o skutecznych zagraniach, dobrej widowiskowej grze, o tym wszystkim, na co, no, na co czekamy i każdy gdzieś w głębi ducha na pewno w to głęboko. Wierzę. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję raz jeszcze Również trenerowi Jaruszowi Niedźwieciowi. Marcin Tarociński, kłaniam się. Powtórki dzisiejszego programu tradycyjnie o 16, 19 i 21. Jutro na premierowy program poświęcony temu, co się dzieje w całej Fortuna Pierwszej Lidze, okay. zaproszą Was Kuba Dyktyński i Antek Figlewicz. Dziękuję za uwagę. Udanego dnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. I do usłyszenia.